A teraz już zapraszam Państwa na część artystyczną. Jako pierwszy zaprezentuje się, co nie jest tajemnicą, chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, którego możliwości głosowe przed momentem mogli Państwo już usłyszeć. Chór Uniwersytetu Śląskiego, obchodzący 110-lecie istnienia, kontynuuje tradycję założonego w 1908 roku Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia w Cieszynie. Ważnym wydarzeniem w 110-letniej historii harmonii było prawykonanie roty do słów Marii Konopnickiej pod dyrekcją kompozytora Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1910 roku. To wielkie wydarzenie historyczne, zważywszy na ówczesną historię Polski. Obecnie członkami chóru są studenci i absolwenci Instytutu Sztuki przy Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Wykształcenie muzyczne chórzystów ma znaczący wpływ na stale utrzymujący się wysoki poziom artystyczny i niezwykle dynamiczny rozwój zespołu. Chór zdobył około 50 prestiżowych nagród w konkursach rangi międzynarodowej, między innymi w Tajlandii, Rosji, Korei Południowej, na Filipinach i Litwie. Zespół wielokrotnie nagrywał dla radia i telewizji, realizował nagrania płytowe, prawykonywał utwory Wojciecha Kilara, Józefa Świdra oraz wielu kompozytorów młodego pokolenia. Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia w swojej długoletniej działalności koncertował około 4500 razy w Polsce, a także w wielu krajach Europy, takich jak Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Luksemburg, Serbia, Macedonia, Czechy, Słowacja, Rosja, a także Korea Południowa, Tajlandia, Gruzja i Filipiny. Współpracował z orkiestrami między innymi z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Krakowie, Filharmonią imienia Leosza Janaczka w Ostrawie, Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, orkiestrami filharmonicznymi z Katowic, Koszalina, Krakowa, Zabrza, Białegostoku, Orkiestrą Państwowej Opery w Koszycach. Dyrygowali harmonią m.in. José María Florencio, Antoni Witt, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Marcello Rota, Si Hu Yang, Igor Dochowicz, Mirosław Jacek Błaszczyk, Paul McCrish, Bazem Akiki i inni. Harmonia współpracowała również z czołowymi artystami sceny polskiej i europejskiej, zarówno klasycznej, operowej, jak i rozrywkowej. Na przykład z najsławniejszym tenorem świata Andreą Bocellim oraz takimi artystami jak Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Krzesimir Dębski, Andrzej Lampert, Urszula Kajach, Beata Kozidrak, Anna Jurksztowicz, Robert Janowski, Tomasz Filipczak, a także Artur Żmijewski, Jan Frycz i Józef Broda. Bogaty repertuar harmonii obejmuje dzieła najwybitniejszych kompozytorów od muzyki średniowiecza po utwory współczesne. Szczególną uwagę przywiązuje do popularyzacji muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem stylizacji ludowych. Harmonia uczestniczy również w wykonaniach form oratoryjno-kantatowych od muzyki Georga Friedricha Händla przez Krzysztofa Pendereckiego po najnowsze dzieła współczesne. W listopadzie 2017 roku akademicka harmonia towarzyszyła Andrei Bocellemu w polskim koncercie w Tauron Arenie w Krakowie dla ponad 20 tysięcy widzów. Chór Harmonia w styczniu 2018 roku wziął udział w trasie koncertowej The Lord of the Rings in Concerts, gdzie w największych salach widowiskowych Polski, takich jak Torwar Warszawa, Hala Stulecia, Wrocław, Netto Arena Szczecin, Spodek Katowice, Ergo Arena Gdańsk, wspólnie z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej Justyną Steczkowską pod dyrekcją Si Hu Yanga prezentował na żywo oscarową muzykę Howarda Shora podczas pokazu filmu Władca Pierścieni – Drużyna Pierścienia. Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia uczestniczy w festiwalach, konkursach, wydarzeniach muzycznych o zasięgu międzynarodowym, m.in. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie, Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Chórów i Orkiestr Sęgęskim Południku w Koszycach na Słowacji. Harmonia jest również pomysłodawcą i organizatorem The Józef Świder International Festival of Music, który od 2015 roku organizowany jest w Cieszynie.
Jako jeden z najstarszych ze względu na historię i zarazem najmłodszych ze względu na wykonawców, Zespół Śląska Cieszyńskiego, Chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia stał się wizytówką nie tylko całego regionu, ale przede wszystkim wysokiego poziomu kultury muzycznej Polski. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Śląskiego Harmonia od 1998 roku jest doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Śląskiego Izabela Zielecka-Panek. Zaś drugimi dyrygentkami od 2012 roku jest doktor Anna Szawińska oraz magister Maria Zuber. Pani Izabela Zielecka-Panek obchodzi jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. A więc dwa jubileusze, drodzy Państwo, pokrywają się nam dzisiaj i właśnie też z tego powodu chciałam przedstawić bogaty dorobek tegoż chóru. Co dzisiaj usłyszymy? Czego chcesz od nas, panie? Józefa Świdra, Aj Stupaj, Bogusław Martinu oraz Wajana Skarb Oceanu. Przed Państwem chór Uniwersytetu Śląskiego Harmonia. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, których nie masz miary? Kościół Cię nie odchłaniać i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też wiem nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy, bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznie uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają, biały dzień, a noc ciemna swoje czasy znają. Tobie koli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, Tobie koli w osianym wieńcu lato chodzi. Wino jesień i jabłka rozmaite dawa, potem do gotowego gnuśna zima stawa. Z Twej łaski nocna rosa nam mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę pasza swej żywności, a Ty każdego żywisz. Swej żądliwości czego chcesz od nas, Panie?
Te marae.